Witam serdecznie w drugim spotkaniu w cyklu Astrolog Zawód Przyszłości. Chciałbym powiedzieć o tym, jak wygląda model biznesowy zawodu astrologa. Wygląda bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie. To jest bardzo fajna praca dla tych wszystkich, którzy szukają dodatkowych źródeł zarobku, dodatkowych źródeł dochodu. Niekoniecznie musicie zawodowo się zajmować bardzo profesjonalnie, ale dlaczego nie? To jest praca, to jest biznes, który całkiem może dobrze funkcjonować, tylko trzeba dobrze do tego podejść. Tak jak powiedziałem, nie wymaga to od Was bardzo skomplikowanych jakiejś infrastruktury, że musicie coś bardzo dużo inwestować w siebie, w jakieś skomplikowane wydatki. Wcale nie jest to konieczne, nie jest to niezbędne, wcale nie jest to potrzebne. Nie musicie bardzo dużo inwestować ani pieniędzy w jakąś skomplikowaną infrastrukturę. Przede wszystkim wyobraźcie sobie, że wykonujecie tylko jedną sesję dziennie. Jedną sesję, na przykład godzinę. I na przykład bierzecie za nią 300 zł, powiedzmy. Tak, oczywiście każdy może indywidualnie się tutaj oceniać, jakie są jego możliwości finansowe. No i jeżeli załóżmy, że pracujemy 20 dni w tygodniu, to znaczy, że no, mamy przychód rzędu 6 tysięcy złotych. To jest tak, powiedzmy, nie pracujemy dużo, godzinkę dziennie, czyli niedużo, sam raz, żeby sobie tam od czasu do czasu zrobić małą taką przerwę od naszych codziennych rzeczy. Więc 6 tysięcy przychodów. Z tego musimy zapłacić na księgową, powiedzmy, około 300 zł, no bo oczywiście musimy zarejestrować działalność. Około 300 zł na księgową, no i jeszcze dochodzi do tego ZUS około 2000 zł. No i zostaje Wam jakieś 3600 zł dochodu netto. I teraz brutto, przepraszam, trzeba jeszcze opodatkować, więc jeszcze podatek dochodzi, no i wychodzi Wam około 3000 zł dochodu do kieszeni, których minimalne Wasze koszty dodatkowe nie są potrzebne więcej. Wasza wiedza, Wasza tylko potrzeba determinacji. Fajny model biznesowy, fajny sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy.